Poderwali się do lotu. Pierwszy w sezonie weekend z Pucharem Świata w skokach. Premierowy konkurs w Rudze wygrał Austriak Stefan Kraft. Polacy wypadli blado. Najlepszy z naszych Dawid Kubacki był 21. Stoch, Żyła, Wąsek i Zniszczą nie przebili się do finałowej serii. Na podium za Kraftem Niemcy, Paszke i Laje. Dopiero 21. był Dawid Kubacki, najlepszy z Polaków. I tylko on wszedł do finału. Tak wyglądał start sezonu w fińskiej Ruce w wykonaniu naszych skoczków. Wygrał Austriak Stefan Kraft, a na miejscu jest trochę smutny Sebastian Szczęsny. No tak, trochę smutny, bo nie tak to miało wszystko wyglądać. Najważniejsze teraz to zdiagnozować te problemy i znaleźć sposób ich rozwiązania. To zadanie na dzisiaj już dla całego sztabu naszej reprezentacji. Oni mają wszyscy usiąść, podyskutować i spróbować znaleźć rozwiązanie tych palących problemów. Bo o ile 21. miejsce Dawida Kubackiego dzisiaj, to tragedii nie ma. Natomiast 43. Kamila Stocha, no to już jest poważny problem. Zresztą posłuchajmy sami, co Kamil powiedział po tym konkursie. Potrzebuje dużo cierpliwości teraz, takie konsekwencji w działaniu, no i wiary, że to za chwilę ruszy. Wygrał Stefan Kraft, natomiast cichym bohaterem jest 33-letni Pius Paszke. Drugie miejsce to jego pierwsze podium w karierze. A jutro kolejny konkurs na Ruka Tunturi. Tak, poderwali się do lotu. Różnego pułapu, różnej odległości. Pierwszy w sezonie weekend z Pucharem Świata w skokach. Premierowy konkurs w Rudze wygrał Austriak Stefan Kraft. Polacy wypadli blado. Tylko jeden z biało-czerwonych zdobył punkty. To Dawid Kubacki. Reszta przepadła w pierwszej serii. Tak fatalnego wejścia w zimę polska kadra nie miała od 11 lat. Dla mnie jest oczywiste, że musimy być bardziej aktywni, musimy żyć skokami. Chcę widzieć więcej pasji i serca w tym, co robią moi zawodnicy. Wszyscy wyglądają tak, jakby byli pozbawieni energii przy odbiciu, a później są tego efekty, choćby brak odpowiedniego przyspieszenia w powietrzu. Najlepszym z Polaków był Dawid Kubacki, ale loty w okolicach 130 metra wystarczyły tylko do zajęcia miejsca w trzeciej dziesiątce. W takim momencie nie jest potrzebna panika. My jako zawodnicy musimy po prostu spokojnie pracować. Ja też wiem, co mam robić. Ze skoku na skok jest coraz lepiej, ale no, nie idzie to tak szybko, jakbym chciał. Gdzieś troszeczkę może to ma na to wpływ ta choroba z zeszłego tygodnia. A co z pozostałymi Polakami? Pomysłu na siebie nie ma na razie Kamil Stoch. Miejsce w piątej dziesiątce to oznaka bezradności. Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek są w niewiele lepszej sytuacji. Spotkanie kryzysowe w kadrze to konieczność. Teraz wszystko sprawdzimy i przeanalizujemy, zaczynając od kombinezonów po fizyczne przygotowanie i technikę. Zrobimy zebranie, by sprawdzić nastawienie mentalne w grupie. Spróbujemy znaleźć właściwe rozwiązanie, by w następnych tygodniach wrócić do czołówki. Czołówki, która już na starcie Pucharu Świata prezentuje się kosmicznie. Stefan Kraft z 6 serii skoków w Rudze wygrał aż 5. Dziś fruwał grubo powyżej 140 metrów. Zachwycają Niemcy i to zachwycają nieoczywiste nazwiska. Pius Paszke, prawie 34 lata na karku, właśnie wskoczył na pierwsze pucharowe podium w karierze. W sumie aż 3 Niemców było w top 4 soboty.